Tak, może zrobić próbę, no? Nie, nie robię próbę, bo to wszystko męczy. A, no męczy, a potem się okaże, że będziesz gadał i nie będzie ten, nie będzie dźwięku. A, nie, 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 się wychodziło z tych zajęć z filozofii i się wchodziło w ulicę Grodzką, która często tętniała życiem, to taki kontrast, nie? I kiedy w instytucie tęskniłem za tym życiem ulicy Krakowskiej, a kiedy byłem trochę już na tej ulicy Krakowskiej, to tęskniłem, żeby wrócić do instytutu, nie? Nie, no ja tego nie traktowałem jako taki kontrastowy. Dla mnie to było jakby, no to się fajnie dopełniało, no jednak Kraków do filozofii, no dobrze pasuje, jakby ta tkanka taka architektoniczna, jakby no historia tego miasta, no to się dobrze wpisywało. No. To jest uniwersalny problem, w jaki sposób odnaleźć swoją indywidualność, kreatywność, energię, jednocześnie przyswajając dorobek innych, nie? W jakiś twórczy sposób. To nie jest bardzo prosta sprawa. To było robione też równolegle do studiów, ale ja w czasie, ja nie wiem, który to był rok też, 2000, ja już kończyłem jakby chyba tam doktorat czy tego, no to ja wydałem przecież ten, nie? Tomik myśli Wyspiańskiego, nie? Ja w Bibliotece Jagiellońskiej wszystkie tomy po kolei, wszystkich jego pism, listów, to co było dostępne, ja tworzyłem zbiór aforyzmów tematyczne według mojego pomysłu na tematy, moim wyborze, z moim krótkim wstępem. Jakby mało kto o tym wie. No Wyspiański to na pewno była postać, która, zresztą idziemy za chwilę do Pałacu Sztuki, też się tam pojawiał. No to była taka postać, którą ja przerobiłem tak twórczo, nie? W sobie też. I on mi dał takiego młodopolskiego naprawdę kopa, nie? Tak więc ja tak trochę inaczej na to patrzę, no, ale właśnie nie? Dokładnie tak samo jak ja mówię. Przyswoiłeś dorobek innych, żeby wyrazić własną indywidualność. Gdyby to była książka twoich myśli, no to ty wtedy, wiesz, się wyraziłeś, ale ty się wyraziłeś tym, że przygotowałeś wybór myśli. A nie, człowieka, no tak, no, ale, no, to, no, ale kobiet, siłą tak rzeczy dalej. Ja to tak naprawdę mówiłem tam trochę, to ja jakby przez Wyspiańskiego mówiłem ja, nie? Tak to naprawdę, ja powiem nie? Tak, człowiek, któremu zawdzięczam najwięcej na studiach, nieżyjący już profesor Rydzewski. Ale ja to jeszcze pozwól mi ja dokończyć. To dokończyć. Ja to jeszcze... Yes, Elito. It's not a problem. Can I help you? What is the video called? Yes. We have a kind of philosophical channel on YouTube, and we are just recording another. What is the channel? I will show you. Blaise Pascal. This excellent thinker. Blaise Pascal. I want to be in your video. Okay. Yes. Ah. Slip the rap. Cité. Ouais. It's for a video clip. Les trois. It's for a video clip. Cité. Ah oui. Cité. Słuchaj, my we trójkę, tak? To chodźmy, bo mamy zrobić we trójkę. Chodźmy ho tutaj, chodź. Ale nie, razem z nimi. To three. Cité. Leszek mnie zainspirował tymi uwagami o Wyspiańskim i o tym, że uporządkował myśli i znalazł swoją, a może kreatywność. Powiem tak, człowiekiem, który można powiedzieć był taką, człowiekiem, który mnie uratował na uniwersytecie, kiedy mi było naprawdę ciężko, profesor Rydzewski. Ja poznałem dopiero profesora Rydzewskiego na drugim roku studiów, a na trzecim, można powiedzieć, przyszedłem do jego seminarium i odnalazłem się na seminarium filozofii rosyjskiej. Ale jeszcze w liceum, zupełnie nie znając profesora, w ogóle nie wiedząc, że pojadę do Krakowa, że będę studiował i tak dalej, przypadkowo w księgarni kupiłem książkę Filozofia Narodnictwa Rosyjskiego właśnie w autorstwa profesora Rydzewskiego. Ale to nie byłoby jeszcze ciekawe. O wiele ciekawsze jest to, że kupiłem kilka egzemplarzy tej książki i rozdawałem znajomym. Ale to jeszcze to nie jest to. Mianowicie, że jeden egzemplarz tej książki miał puste kartki. I nie wiedzieć czemu, odczułem potrzebę, żeby te kartki uzupełnić. I ręcznie, i na maszynie do pisania dopisywałem te kartki, które brakowały z innego egzemplarza książki, który był pełny. I dopiero potem, po kilku latach, spotkałem profesora. I potem okazało się, że to, można powiedzieć, taka najbardziej życzliwa, najbardziej
pomocna osoba, która, można powiedzieć, wierzyła w nas, także we mnie, nawet wtedy, kiedy myśmy już w siebie nie wierzyli, nie? Także z dziwnymi, można powiedzieć, prawami rządzi się czasami taka kwestia jakby odnajdywania ludzi ze sobą razem. Tylko, co to znaczy te CT? CT, nie wiem. No, dla mnie ten Wyspiański to było takie ukoronowanie tego czasu tutaj, takiego krakowskiego, poprzez jakby kogoś bezpośrednio jakby z Krakowa. No ja chodziłem, ja wiesz, oglądałem te jego dzieła, chodziłem po kościołach, po Krakowie i on był obecny, tak? A tą myślą ja tak naprawdę wyraziłem siebie, nie tyle jego. Bo on bardziej odpowiada tej mojej osobowości niż jakiś Roman Ingarden, zamknięty właśnie gdzieś tam w czytelni. To jest artysta, to jest malarz, to jest pisarz, to jest jakiś tam społecznik. To było jakby, no wiesz, to było coś spójnego z moją taką osobowością, nie? Kogoś, fajne, kto jest taki bardziej wielowymiarowy, nie?